Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Centralny Port Komunikacyjny to ogromny projekt inwestycyjny, ale to przede wszystkim ogromny projekt rozwojowy, zarówno w tej sferze społecznej, jak i gospodarczej. Jeżeli mówimy o sferze społecznej, to skrócenie dojazdów poprzez budowę chociażby nowych linii kolejowych ma też bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju Polski lokalnej. Podkarpacie czeka na szybkie połączenie z Polską Centralną. Podkarpacie jako region wcześniej, do 2016 roku, niedoinwestowany od strony inwestycji infrastrukturalnych, czeka na szprychę, która połączy mieszkańców naszego województwa nie tylko z CPK-iem, ale z Polską Centralną. Te połączenia są bardzo istotne, tak jak mówię, również z punktu widzenia Polski lokalnej, dlatego ten projekt musi być kontynuowany. CPK to jest polska racja stanu i ktoś, kto podnosi rękę na CPK, działa w interesie, nie działa w interesie Polski, działa w interesie innych państw. Dziękuję bardzo. Pani poseł Maria Małgorzata Janyska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, mam pytanie odnośnie stwierdzenia pana byłego pełnomocnika, że konsultacje społeczne były błędem. Proszę o odpowiedź, czy to były faktyczne konsultacje społeczne w takim razie, czy to był błąd, czy to było rozwojenie jaźni pana byłego pełnomocnika. Mam też pytanie odnośnie wydawania pieniędzy lekką ręką. Ja przez rok od pana byłego pełnomocnika nie uzyskałam informacji na temat stanu zatrudnienia w CPK. Co mi odpisał, proszę państwa, dwukrotnie, że CPK zatrudnia pracowników w liczbie adekwatnej do zadań i obowiązków. Natomiast w tej samej odpowiedzi podał mi konkretną liczbę stanu zatrudnienia w PKP PLK, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także w angielskiej firmie kolei dużych prędkości. Tam wiedział, ile zatrudniają, w Polsce nie wiedział, ile CPK zatrudnia. Nie wiedział też, czy są przedstawiciele regionalni, a tacy się prezentowali, jak chociażby w Wielkopolsce, asystent posła PiS-u. Czy w takim razie można, i chciałabym taką informację od państwa pozyskać, czy można uznać, że część pieniędzy mogła być wyprowadzana do swoich? To panie ministrze, czy to była nieudolność byłego pełnomocnika, czy może sabotaż? Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Szanowni państwo, ja chcę poinformować, że listę osób zapisanych do pytań zamknąłem i więcej proszę się nie dopisywać, bo raz, że przekroczymy czas, dwa, że także no, limit tych pytań. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Polska racja stanu nie może być w sprzeczności